Na placu Piłsudskiego i na Powązkach hołd dla wszystkich, którzy oddali życie w służbie RP. I w oficjalnym przemówieniu padły słowa: nikt nie może skłonić nas do milczenia. No i gdy usłyszałem te słowa, to cieszę się, że nie milczymy w sprawie tej katastrofy. Cieszę się, że nie milczymy w sprawie Katynia, ale czemu milczymy w sprawie Wołynia? To są dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce, którzy noszą tę traumę, niezałatwioną sprawę w sobie. Po Katyniu te setki tysięcy ludzi, którzy mają powiązania z tamtymi tragediami, doznały jakiegoś ukojenia. Bo już wiadomo kto jest odpowiedzialny, coś się zdarzyło, są rajdy katyńskie, państwo polskie się zajęło jak mogło grobami i tak dalej. No i tu nastąpiło ukojenie rękami polskiego państwa w sprawie Katynia. W sprawie katastrofy smoleńskiej jeszcze nie nastąpiło ukojenie, bo nie stała się sprawiedliwość. A w sprawie Wołynia jest proces odwrotny. Ludzie wyją coraz głośniej, dlatego że jest coraz głębsze milczenie, bo teraz niewłaściwa chwila jest. Nigdy nie będzie właściwa chwila. Takie mam spostrzeżenie. Teraz jest rzeczywiście moim zdaniem niewłaściwa chwila. Teraz Ukraina a moim zdaniem jest, teraz jest najbardziej Ukraina właściwa, jest bo tylko w ogniu. Ukraina jest w ogniu i ale, teraz możemy od nich zażądać jasnego stanowiska. Jesteście w Europie, czy jesteście w Azji? Nie, czy, czy potępicie przybijanie ludzi do ściany stodoły, żeby obserwowali, jak gwałcone są żony musisz, i córki? To musisz pojechać na Ukrainę, żeby ją poznać. Nie muszę nigdzie jeździć. Niech jak, oni tu na kolanach przyjadą przepraszać za Wołyń. Musisz zobaczyć, jak wygląda Ukraina. Musisz zobaczyć, jak wygląda Kijów, o czym mówią. Widziałem wczoraj w telewizji. Gdzie? Boris Johnson spacerował sobie ulicami. Gdzie w ogóle... Ukraina to jest duży kraj i bardzo podzielony. I to był kraj, w którym był i Związek Sowiecki, Wielki Głód i w ogóle wiele doświadczeń. Także o tym w Wołyniu to można sobie porozmawiać wtedy... Skoro prezydent można porozmawiać Ukrainy... wtedy, kiedy będzie na to pora. Natomiast teraz... Teraz kiedy, jest najlepsza nie, pora, żeby teraz, wymusić jakieś nie, działania te, na nim. Teraz, spotyka się teraz z Borysem Johnsonem, pora, spacerują główną ulicą. To nie jest pora. To jest jak ktoś jest... I Kaczyński tam pojechał. Nie zająknął się ani słowem, a groby wyjął. Skąd ty? Nie, nic nie wyje. Nic nie wyje. To jest, o, to nic jest, nie wyje. To, no, nie, groby nie wyją w tej chwili. Groby, zmarłych groby, pochować, przykazanie groby, kościelne. Groby wyją, póki nie... Ale wiesz, co ci powiem? Że to jest właśnie fragment takiej narracji, którą by najbardziej chcieli Rosjanie teraz od nas i od Ukraińców. Znaczy teraz nie rozmowy... Obchodzi. Ale to, co cię nie obchodzi? Znaczy nie obchodzi cię mnie to, obchodzi że chciałbyś, załatwienie żebyś sprawy. Chciał wejść po prostu w rozmowę, która jest najtrudniejsza teraz, kiedy sytuacja jest taka, w której za chwilę Rosjanie mogą zrobić coś innego. To jest element takiej narracji, którą bardzo by chcieli Rosjanie właśnie, dobrze, żeby weszła mnie... tutaj, żeby pojechał polityk polski, żeby takie rzeczy zaczął opowiadać. Pojechał i rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Rozmawiał w czasie, kiedy w Mariupolu zginęło 50 tysięcy albo 100 tysięcy ludzi, żeby rozmawiał na temat tego, co zdarzyło się 70 lat temu, o czym on nie ma na pojęcia. Na temat tych dziesiątków tysięcy ludzi, ale które o tym w Polsce jest zginęły. Rozmowa. Najlepiej się rozmawia, kiedy on nie. widzi, czym są dziesiątki tysięcy ludzi zamordowanych w bestialski sposób. Wtedy dopiero zrozumie nasze pojęcie to jest, o Wołyniu. To jest bo dopiero... on widzi własne trupy nie, potraktowane w bestialski sposób przez dobrem, Ruski. Zło dobrem zwyciężej. Taka jest zasada tej wojny, którą tak, stosują... Tak, zło wołyńskie można zwyciężyć takim dobrem, że się obali pomniki Bandery. Nie, czyli wejdzie się w pewien spór. Ten Bandera jest bardziej skomplikowany, o tym mógłbyś z Pawłem Zakładasz Bobowiczem. Zakładasz spór, że ten pan nie będzie chciał potępić zbrodni na Wołyniu. Ale zbrodnia... Możemy mu bardzo łatwo je zilustrować. Powiedzieć, pojedź, obejrzyj te worki, które widziałeś i te zwłoki na ulicach. Przemawiają do ciebie. A do nas przemawiają zdjęcia, proszę, tutaj są trzy fotki z Wołynia. To jest to samo. Potępiasz jedno, musisz potępić drugie.
i sprawców ukarać. Ale nie możemy nie Bandery jest... wsadzić do więzienia, ale możemy wysadzić, bo masz granatki, od Polski dostałeś. Możesz wysadzić pomniki ale... Bandery w powietrze. Czyli uważasz, że powinniśmy wejść w ten spór z Ukrainą. Akurat najbardziej istotny moment. Nie i spór. Najbardziej... Dlaczego zakładasz spór? Przecież Zieleński to jest Europejczyk, więc on zrozumie, że Wołyń trzeba potępić. Tak jak zrozumie, że Katyń trzeba potępić, jak zrozumie, że Auschwitz trzeba potępić. No przecież to europejski polityk jest, na salonach bywały i w językach rozmawia, więc dlaczego zakładasz konflikt? To nie jest żaden konflikt. Trzeba się tylko grzecznie mu przypomnieć. Za zamkniętymi drzwiami przy herbacie można to zrobić. Przecież natychmiast zrozumie. Pokażmy mu dworzec i pokażmy mu zdjęcia dworca na Wołyniu. Natychmiast zrozumie, że to jest to samo. Więc teraz jest najlepszy moment.